tych pięknych okolicznościach widać u Bobiko. Jesteśmy na trasie do Gdańska. W tej chwili mamy czwartą 52. Mamy na jakieś 320-330 km. Pogoda póki co nie pada. Ale na wszelki wypadek błotniki przygotowane. Do zobaczenia. Póki co nie pada, tempo bardzo dobre. Cel jest taki, żeby zejść albo dojechać do Gdańska, do granic Gdańska poniżej 10 godzin. Niecałe 15 minut oficjalny wschód słońca i 12,3 stopnia. A pod kamizelką i pod bluzą mega gorąco. Prawie jesień, więc trudno przewidzieć, jakie będą poranki. Zwłaszcza jak popadało w nocy, to można spodziewać się, że jednak będzie waliło chłodem. Ludzie jeszcze śpią, chociaż już parę aut mnie minęło, ludzi jadących do pracy. Po co znowu jadę do Gdańska, skoro są jeszcze inne miejsca? To w zasadzie odpowiedź jest tylko jedna. Właściwie są dwie właściwe. Lubię Gdańsk, to po pierwsze. Po drugie, trudno lepsze połączenie kolejowe między Gdańskiem a Gniezno. Pewnie to mógłby być Hel, ale niestety nie mam tyle czasu, żeby jechać do Helu. A drugi aspekt, to chciałem sprawdzić, przetestować Tribana RC 520 na takich trasach 100 plus kilometrów. A póki co jest dobrze. Według radaru deszczowego tam na zachodzie ściga mnie chmura opadowa, a na wschodzie jest kolejna strefa opadu, która poszła w stronę Warmii. Dojeżdżamy do Nakła. A w tej chwili jesteśmy w pasie Doliny Noteci. Pas ten charakteryzuje się właśnie sporym obszarem leśnym. Za chwilę na McDonaldzie zrobię pierwszy postój. Kupię sobie herbatkę. Zobaczcie, jaka piękna długa droga. Mała przerwa na gorącą kawę, jakieś ciepłe danie i konsumowanie bułeczek przygotowanych przez moją narzeczoną. Ciekawe rozwiązanie, jakie znalazłem na Macu, czyli takie dospawane wystające elementy, dzięki czemu mogę obciąć rower właśnie w ten sposób albo w ten sposób. Dzięki temu. O! Bardzo fajne rozwiązanie. Gratuluję. Znajdujemy się w tej chwili w okolicy Koronowa. Na trasie R1 i mamy już takie pierce poprawne, prawilne pagórki w tych rejonach.
to minęliśmy Koronowo. Lecimy tronę tlenu. Ruch niesamowity. W końcu w sobota. Pierwszy postój, tlenie obok właściciela sympatycznej budki z lodami i z kawą. Mam prezent firmowy, polecam to miejsce na pewno. Też Kaszubę. Powoli się wypogadza i prawie dwie trzecie trasy za mną. Kilometr do granic Gdańska, więc spokojne wiatrem półtora godziny. W Gdańsku najprawdopodobniej spotkam się z Sebastianem w vlogu Gdytan rowerem. Właśnie dzięki niemu część pracy została skorygowana, a tym samym miałem okazję poznać nieco inne Kaszuby. Ale zawsze coś miłego się zwiedza. Chociażby właśnie okolice Skarsze. Idziemy dalej. Niby pogoda jest ładna. Niby temperatura około 20 stopni, oscyluje się około 20 stopni. To jednak jest kurewki chłodny wiatr do wypikowania. I przed to musiałem założyć nowo właśnie kamizelki. Dobra, wracamy do skupienia na uwagi na jeździe. Wąska droga, spory róg, jak to w sobotę bywa. Przyjemna ścieżka rowerowa za trąbkami wielkimi. Już w zeszłym roku nią jechałem. Pytanie teraz, czy faktycznie ją dokończyli, pociągnęli do samego końca, czy będą niespodzianki? To się okaże. Wam szczerze, pozytywnie zaskoczony. Taką to mogę jechać. Wiedząc, że ta droga doprowadzi mnie prawie po sam Gdańsk. To jesteśmy w administracyjnych granicach dzisiejszego celu. Jedziemy właśnie gdzieś tam, a może jeszcze tam. Podjechać na Pachołek, a potem nad morze.
ty zajebiście, nie? No to jest Sebastian. A pan za czym tutaj? No siema. Ale cię dobrze widać z tą lampką. No przyjechał. Jak mówił, tak przyjechał. No to dzięki temu panu, mimo tego, że mieszkam w Gdańsku od nie wiem ilu, ponad 10 lat, pierwszy raz wdrapałem się rowerem na pachołek. A ja już trzeci raz. No właśnie, człowiek z Gniezna przyjechał trzeci raz się wdrapać na pachołek. Pięknie, pięknie. Tak oto nasza podróż dobiega końca. Jest ze mną Sebastian. Siema. Tak. Fajnie było z tobą pojeździć. Ja również cieszę się, że mnie oprowadziłeś po zakamarkach Trójmiasta, a w zasadzie to Gdańska i Sopotu. No, ale tak naprawdę Trójmiasta, pewnie. Skąd tak. To byłeś w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym? No w sumie tak. Bardzo piękne drogi. No i to co lokalci tylko znają. Pętla jaka? Pętla Reja. Pętla Reja, dokładnie. No to no co? I jeszcze Dolina Radości. O, Dolina. Po której udało ci się zjechać. Mówię, gdybyś Doliną Radości podjeżdżał, to by było jeszcze piękniej, ale to następnym razem. No, dokładnie. Jakby tylko może kiedyś przyjadę, pociągę i pojedziemy tutaj. Jak będzie czas, będzie rada, to... To brzmi jak plan. Brzmi jak plan, dokładnie. Ja ogólnie lubię przyjeżdżać do Gdańska, tak, bo nie ma co. Ja się cieszę, zapraszam częściej. No, no tym bardziej, że mam bardzo dobre połączenia z Gniezna. Jakby jest jedno nieliczne... Zapewne lepsze niż z Poznania. Bo bliżej. No i szybciej. Także tak. No dobra, to wracamy za chwilę. Dobry. Dam podsumowanie, szybkie podsumowanie wycieczki. Wysłał nam około 22 km. Średnia prędkość wyszła około 29. Dzięki Sebastianowi bloga Ten Rowerem, tak samo się też nazywa jego podcast. Polecam, link znajdzie się poniżej. No, prowadził mnie po bardzo ciekawych nowych zakątkach z miasta Trójmiasta. Właśnie. Powrót, myślałem, że powrót będzie jakiś problematyczny ze względu na panującą pandemię. Poza tym ze sobą było matki założyć, niczym szczególnym się nie wykazał cię w stosunku do zeszłorocznych wypadów, bo jak się okazało, jechałem tym samym pociągiem, tym samym składem co w zeszłym roku podczas powrotu z Helu, jak również podczas powrotu solo wyprawy na Vertebratę. Dobra, dziękuję za uwagę i do następnego razu.